Czy celem życia jest władza? Popatrzmy na tych, którzy chcą tylko rządzić i uważają się za panów tej ziemi. To właśnie oni kończą często to życie bardzo tragicznie, bo każdy władca, polityk i człowiek po ludzku wielki musi też umrzeć, bo też ma na sobie śmiertelne ciało. Jeśli ktoś z racji swej władzy krzywdzi innych, to marnuje swoje życie na ziemi, gdyż po opuszczeniu swego fizycznego ciała będzie musiał wszystkie krzywdy odpokutować. Po drugiej stronie życia nikt nie będzie miał władzy. Tam wielcy tego świata widzą całą prawdę o sobie, o swoim życiu i stają się często bezradni jak dzieci. Widzą też wszystko zło i dobro, które uczynili na ziemi. Jeśli zła było dużo, każdy musi to odpokutować i naprawić. Dobrze, że nad wszystkim czuwa Bóg, który każdemu daje szansę na naprawę. Tylko ten człowiek mądrze żyje na ziemi, który władzę rozumie jako swoją służbę w miłości dla bliźnich. Szatan często wielkich tego świata trzyma na swoim postronku, ale tych, którzy w pokorze służą innym, nie może osaczyć, gdyż tacy dobrze znają jego podstępne machinacje. Dziś świat kreuje styl władzy jako możliwość lansowania siebie samego i korzystania z profitów dla siebie lub dla określonej grupy ludzi. I chociaż władza wybierana jest przez ludzi, to jednak manipulacja ludźmi poprzez mass media jest tak wielka, że wielu tej manipulacji nie dostrzega. A później ludzie się dziwią, że ktoś wiele obiecywał i gdy zdobył władzę, już o drugich zapomniał. Zapomniał o swoich obietnicach. Jezus Chrystus uczy całkiem inaczej. On, Bóg Wszechmogący, przyszedł na ziemię po to, aby służyć i dał tym samym przykład, wskazując ludziom, co to znaczy rządzić. Dopóki ludzie będą chcieli rządzić innymi, dotąd będzie pycha, zło i wojny. Chrystus powiedział: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Ilu jest na świecie takich ludzi, którzy chcą służyć? Mało jest takich, którzy braliby przykład z Jezusa Chrystusa czy Jego namiestnika, Ojca Świętego. Jeśli ktoś chce być wielkim po ludzku i jego pragnienia skupiają się na zdobyciu władzy dla różnych własnych korzyści, ten przegrywa całe swoje życie, ponieważ pycha władzy zniszczy i jego samego. Człowiek nie jest władcą świata. Jeśli nie widzi nad sobą prawdziwego władcy, Boga, będzie tyranem dla ludzi. Historia świata potwierdza te słowa. Tyrani nigdy nie byli blisko Boga. Byli blisko szatana. Oni też byli przyczyną wielu ludzkich cierpień, zniszczeń, wojen. Przez jednego człowieka upadały całe narody, bo dały jemu posłuch. A dlaczego? Ponieważ wcześniej nie słuchano Boga. Czy ten człowiek, który chce służyć innym w miłości, będzie ich krzywdził? Pycha władzy niszczy nie tylko innych, niszczy też samego pyszałka. Gdy ktoś nie uznaje Boga, będzie służył szatanowi, ojcu kłamstwa i nienawiści, a szatan każdego doprowadzi do tragedii, rozpaczy i wielkiego cierpienia. Jezus Chrystus dobrze wiedział, co to jest pycha władzy,
Dlatego ostrzegał swoich uczniów przed szukaniem pierwszych miejsc, przed chęcią rządzenia kimkolwiek. Dla niego władza to służba i dawanie swego życia dla innych, tak jak on to uczynił, poświęcając siebie samego i nie mając dla siebie nic. Wszystko miał dla bliźnich i w niczym nie szukał siebie. To jest właśnie miłość. Na jakie straszne cierpienia skazują się ci, którzy na ziemi chcieli tylko innymi rządzić i być wielkimi wśród ludzi. Jakże po śmierci gorzko tego żałują. Czy władza jest więc celem życia? Nie. Zresztą bardzo często pycha władzy i bycia kimś ośmiesza człowieka już tu na ziemi. Posłuchajmy pewnej historii. Pewien młody adwokat urządził wspaniale swój gabinet. Chcąc dopełnić całości, kupił luksusowy telefon i postawił go na swoim biurku, aby robił wrażenie. Przychodzi pierwszy klient. Młody adwokat każe mu najpierw dla zasady poczekać kwadrans. Aby wywrzeć na kliencie jeszcze większe wrażenie, gdy ten wchodzi, bierze do ręki słuchawkę i pozoruje ważną rozmowę. Mój kochany dyrektorze, tracimy czas, tak, jeśli jednak chcecie, ale nie poniżej 20 milionów, a więc zgoda załatwione, do widzenia. Odkłada słuchawkę. Klient zdaje się całkiem onieśmielony, niemal zakłopotany. Pan sobie życzy? Ja jestem monterem. Przyszedłem podłączyć pana centralkę telefoniczną. Wielu sięga po władzę dla pieniędzy, prestiżu, oklasków, dla samej władzy, ale tacy nic mądrego nie robią ani dla siebie, ani dla innych. Dopóki tacy będą rządzić, dotąd na ziemi będą wojny. Jeśli ktoś chce nad innymi tylko panować, już jest niewolnikiem szatana i własnej pychy. Sensem życia nie jest rządzenie innymi, lecz służba w miłości dla nich. I wy, młodzi przyjaciele, żyjecie też po to, aby nauczyć się służyć na wzór Jezusa Chrystusa. Dopiero taki człowiek może być jakimś przywódcą narodu, bo nikogo nie skrzywdzi i nikomu nie będzie wyciskał łez. Taki człowiek zawsze będzie kierował się miłością do bliźnich, ponieważ ona będzie dla niego jedynym punktem odniesienia całej jego posługi dla ludzi. Taki człowiek nie będzie szukał swojej chwały i pieniędzy, ale chwały Boga i dobra ludzi, gdyż chwała należy się tylko Bogu. I dobrze, że są tacy, którzy tak czynią, bo to jest również ich droga do szczęścia wiecznego w niebie. Każda służba na ziemi też kiedyś zakończy się, albowiem przez próg śmierci każdy musi przejść, zostawiając na ziemi wszystko. Człowiek więc nie żyje dla władzy, ale po to, aby służyć i tą służbą zarobić na szczęście wieczne w niebie. Ilu rządzących na dziś o tym pamięta? Czy są tacy? Jeśli nie, to miejmy nadzieję, że będą. Może i ty. Jeśli tylko postawisz na Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię i będziesz żył po to, by służyć innym, warto się o to starać. Święty Paweł napisał, że każda władza od Boga pochodzi. Tak, Bóg na to ludziom pozwala, ale biada tym, którzy o tym zapominają, że władzę mają od Boga.